Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Tędy byśmy szli do trolla, natomiast dostałem informację, bardzo fajną, gdzie można znaleźć jakby ulepszenie mojego znaku Quen. I tutaj Electric Blitz, pozdrowienia dla ciebie, postaramy się właśnie dzisiaj to zrobić. Więc obchodzimy dookoła jakby tutaj te legowisko trolla, no bo jakby nie da się wejść na ten most, a słyszałem, że ma być za mostem. Też przejdziemy się tutaj okolicami. Ja wam to wszystko pokażę, bo wydaje mi się, że może natkniemy się na coś ciekawego. Nie chciałbym tego pomijać. Po prostu przejdziemy dookoła. O, tutaj miejsce mocy jakieś pięknie. Krąg wigoru. Przejdziemy się tutaj dookoła i zobaczymy może coś ciekawego. O, się trafi, proszę. Znoszone buty. Proszę, oreny. Kurczę, to jest skórzane kurtki, solidne spodnie. Miejsce zbrodni, trafiliśmy na miejsce zbrodni. No, ciekawe, ciekawe. Tutaj widzę, że wiewiórki już postarały się o to, aby to miejsce zbrodni wyglądało tak, jak będzie wyglądało. Dobrze, chyba zejdziemy na dół. Nie, za dół. Tak, na dół zejdziemy. I dookoła się po prostu przedostaniemy. Tutaj widzicie, że mam jeszcze odszukać ruiny szpitala. Jest takie zadanie, wziąłem. No to na pewno będziemy robić. Natomiast może w tym odcinku, jeśli zdążymy, jeśli nie, to w przyszłym. Tutaj proszę, trafiliśmy. Już chyba jesteśmy trochę za, tak. Tutaj był ten troll, a tu my już jesteśmy na tym bagnie takim. Zupełnie w innym kierunku niż te ruiny szpitala poszliśmy. Natomiast no jestem ciekaw, co na tym bagnie będzie do zrobienia. Zapiszę sobie stan gry. O, proszę, kolejny trup. Wyśmienity, wyważony sztylet i oreny. No, ciekawe rzeczy tutaj się dzieją. Okej, widzę już bandytów. Zmieniam na Quen i lecimy. To jest. Tutaj nie stanowi dla nas jakiegoś problemu. Geralt ich tutaj mocno, mocno sieka. Proszę bardzo, no i po problemie. Coś z nich zostało? Zostało, drabina i tyle chyba. Przejdziemy się, żeby zobaczyć, czy tutaj jeszcze czegoś nie ma w zakamarkach. No bo dużo zakamarków jest tutaj tak naprawdę. No i jak widzicie, fajne rzeczy tutaj można znaleźć. Dobra, dalej tutaj nie można. No to są takie naturalne bariery jakby ograniczające. Tutaj dalej nie pójdziemy. No ja też chcę z wami zwiedzić to wszystko, bo gdyby nie informacja od elektryka, to niestety byśmy tutaj nie przyszli. A tak, natomiast się udało, więc wykorzystajmy to, że już jesteśmy w takim nowym miejscu. Nie wiem, czy fabularnie by nas tutaj zaprowadziło, czy nie. Zatańczymy, biały misiu! Chodź tu. Zatańczymy, tylko chodźcie na jakieś takie tereny, gdzie ja faktycznie nie będę mógł się obracać. Tak jest. Geralt będzie mógł tutaj tego bandytę masakrować po prostu niemiłosiernie. Tak jest. No i ten jest gorszy, bo ten ma po prostu tarczę, nie? I... wow. No i jak mnie trafi, to trochę obrażeń mi zadaje. Mimo, że mam dosyć już dobry pancerz, bo wzmocniony chyba maksymalnie, co mogę zrobić w tym rozdziale, to i tak jakieś obrażenia no mi zadają, no bo gram na poziomie najtrudniejszym z możliwych, nie? Proszę, jeszcze jakieś jedno czyste trafienie. Tak jest. No i już po nim. No, trudno może nie było, no ale ja też mam dosyć dobrze wzmocnionego Wiedźmina. Łachmany. A ten ma coś ciekawego? Nie. Tamten chyba też nic nie ma. Dobra, dwóch się udało pokonać. Pięknie, Geralt. Tutaj coś jest? Korzeń Mandragory, mało mnie to interesuje. Zobaczmy, gdzie tutaj możemy dojść. Oni tędy chodzili, pilnowali coś tutaj. Więc trzeba będzie się rozejrzeć po tej okolicy. Stąd chyba przyszedłem. Tutaj niewiele jest. O, tutaj jest jakieś wyjście większe. Jakaś taki kawałek plaży może na bagnie, czy coś tego typu. Dobrze, że ten Geralt ma tutaj ten medalion i on odnajduje jakieś przedmioty. Okej, tędy, w tą stronę pójdziemy. Okej, widzę chyba jakieś zabudowania. Widzę zabudowania, zapiszemy grę i będziemy kombinować. Chodź tu.
najpierw wyciągniemy pojedynczo, żebym ja nie miał za dużo ludzi na głowie, nie? To jest, Geralt, po prostu siekaj go i tyle, o. Dokładnie. Tamci zanim podejdą, to tutaj już będziemy mieli dwóch zawodników mniej, więc mi się to podoba. W ten sposób tu należy do tego podchodzić. Tak jest. Tutaj są jeszcze pułapki rozłożone, więc jest szansa, że któryś z nich się tutaj na tą pułapkę natnie. O, to byłem ja. Czy oni mogą na tą pułapkę się naciąć? Nie, na dół nie, bo to jest chyba ich pułapka. Dobra, ty, ja tutaj siekam jednego kolesia, ty do niego w ogóle nie podchodzisz, nie jesteśmy komuś? To jest. Dobrze, że jeszcze ten mamy z życiem coś związane. To jest. I kolejny załatwiony. Ty, chodź tu. Chodź tu, ziomek. No chodź, na długo na ciebie mam czekać? Chodź. Widzisz mnie czy co? Już jestem tutaj. To jeszcze po twoim koledze są jakieś rzeczy. No i uciekamy, chodź tu. Teraz będziesz za mną biegł? Wiesz, że ja cię zaatakowałem? Czy nie wiesz tego? Zauważyłeś? No to miło mi, że zauważyłeś. Żeby tamten nie chciał. To jest. Dobra, czyli muszę na wasz teren pójść, no jakby... Wyważony sztylet, może rzucimy jakimś czymś, co? W końcu rzucimy czymś? No nie, no teraz przyszliście? No nie, tak to się nie robi, no to nie wiem jak to robić już. Quen tutaj. Jak używać tych, do rzucania przedmiotów? Bo chciałbym tego używać, ale jakoś nie idzie mi. To jest, chodźcie tutaj. Za długo się z wami już męczyłem takim chodzeniem. To jest, Geralt. Pięknie ich tutaj pokonujesz. Pięknie, chociaż najpierw jednego załatwimy. To jest, i teraz ten drugi. A co to ja? Czy ja ci wyglądam na elfa? Czy ja ci wyglądam na elfa, chłopie? No chodź tutaj. Przecież ja tam nie będę chodził, gdzie ty stoisz, nie? Chodź, no chodź. Wow! Wow, Mendo! Ale ci wyszło. Nie, teraz nie, teraz mnie nie będziesz bił. Teraz ja będę bił ciebie. Krasnoludy do ziemi! To jest, i jeszcze raz. No ty żyjesz jeszcze? No właśnie. Tak myślałem, że już po tobie. Długo kazałeś na siebie czekać. Natomiast co się odwlecze, to nie uciecze. Jest. No. Pięknie, pułapki jeszcze wlazłem w pułapki. Brawo, Geralt! Pobiłeś wszystkich, a jeszcze na sam koniec pułapkę. Drabiny sznurowane, to jest wszystko do sprzedawania. Te pułapki też właściwie mógłbym posprzedawać. Gdybym był łysy na hajs, po prostu by to wszystko posprzedawał i trochę bym z tego miał. Tutaj coś się podziało. Dratwę on masz. I co ty jeszcze masz? Sukno, no takie składniki dosyć popularne, więc nic specjalnego, jeszcze kloce drewna. No to można wszystko sprzedawać. Dobra, Geralt, zapiszmy grę, bo ja nie wiem, czy tam w chacie czeka. Elektryk nie powiedział. Tutaj nic nie ma. Tu jest natomiast co? Ametystowy pył, spoko. Tu są oreny. I tu jest schemat wzmocnienia ze skóry Endriagi. O, fajnie. To jest dobre, chociaż z tego co mi pisałeś, bo muszę tutaj zerknąć, to powinna być książka Rytuały Midwierne, czy coś takiego. No, nie widzę.
tej książki, jeśli mam być szczery. Nie ma. Nie, a może po prostu ty miałeś to, a to jest losowo generowane. No ja to będę miał w innym miejscu. Więc może w ten sposób, bo innej kapliczki tutaj nie widzę. No zresztą zrobiło się ciemno. Czy mam to w książkach? Gawerny żołnierzy drobnym... Nie, nic takiego nie mam. Natomiast tutaj w przepisach dostałem nowy schemat. Jakieś wzmocnienie, to spoko, będę musiał to przejrzeć. Jeszcze będziemy na pewno musieli zrobić tutaj też wyśmieniczy wiedźmiński miecz srebrny. Też jest dobre, aha, skóry Endriagi plus 1, czyli ja już to mam, coś takiego. Dobrze moi drodzy, ja to teraz przejdę się po tym terenie, przeszukam tutaj jakieś rzeczy, czy jest coś ciekawego i spotkamy się po prostu w miejscu. Moi drodzy, spotykamy się jeszcze raz, bo tutaj widzicie, tutaj jest ten domek. Ale przeczytałem jeszcze raz tej sugestii Electric Blitza i chodziło o tą kapliczkę. O tą kapliczkę, więc chyba po prostu jej trzeba użyć, nie? Zapiszę grę i spróbuję. Nowa umiejętność, korona lata. No pięknie, co to oznacza? Co to oznacza ta korona lata? To jest chyba tutaj. I jak weźmiemy w atrybuty... Proszę, korona lata. Zmienia Quen wiążący się żarem słoneczny Quen. Znak zyskuje szansę 10% na podpalenie przeciwnika, który uderzy w chronionego nim Wiedźmina. Pięknie, pięknie. Dziękuję. Jeszcze raz pozdrowienia dla Electric Blitza. Bardzo fajna pomoc. Ja się tutaj jeszcze przejdę. Tak jak mówiłem, pozbieram jakieś rzeczy. Może powalczę z potworami. Jak będzie jakiś ciekawszy, to z wami się spotkam. No i zobaczymy się. O, utopcze. Dobrze, to z utopcami się pobiję. No i zobaczymy się w mieście. Jeszcze raz się widzimy, moi drodzy. Tutaj znalazłem tą książkę, faktycznie rytuały Midaette? Tak to się nazywa. Były tutaj w zamordowanym strażniku, tak mi się wydaje. Miette, dzień letniego przesilenia. Rozpoczyna w elfim kalendarzu słonecznym pierwszy miesiąc lata. Elfy wierzą, że wszystko, co zdarza się pod słońcem, dzieje się w cyklach. Od Miette dni stają się coraz krótsze i rozpoczyna się umieranie, które trwa aż do przesilenia zimowego. Stawione w tym dniu kapliczki lata oddają część słońcu i życiu oraz świadomością nieuchronnej śmierci. W bliskości kapliczek szczególnie silne są czary chroniące życie i czerpiące moc ze słonecznego żaru. Czarownice wykorzystuje je, by błogosławić plony i sprowadzać pożary. Nawet bezbożni wiedźmini kłaniają się kapliczkom lata, by zwiększyć potęgę swoich znaków. Także tak to wygląda teraz. My się naprawdę spotkamy w mieście, ja już naprawdę stąd uciekam. Moi drodzy, może nie jesteśmy w mieście, ale przypomniało mi się jaskinie, którą chciałbym zbadać po prostu. Jesteśmy tutaj, tutaj się w tych okolicach rozprawialiśmy z gniazdami potworów, z embrionami Endriagi, więc teraz po prostu w tej okolicy przejdziemy się i zbadamy tę jaskinię. Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Ona jest tutaj, widzę utopce się budzą do życia, natomiast wydaje mi się, że z nimi jakoś sobie poradzimy. Może nie są jakieś takie mega wymagające. Wow, no trochę może są. Byle się nie dać trafić za bardzo. Wow, coś odbiło. Dobry ten Quen jest, dobry ten Quen, odbija faktycznie mega fajnie te obrażenia. I teraz jeszcze ostatni utopiec, który już powinniśmy sobie z nim jakoś poradzić, tak jest. Czy jest ich więcej? Nie, z tego co widzę nie ma ich więcej. Trochę życia nam zabrały. Natomiast te składniki alchemiczne z nich pobierzemy. Trochę życia nam zabrało, ale tutaj widzę pięknie, jest idealnie, o to mi chodziło. Wzmocnienie trochę szybciej się będzie regenerowało nasze zdrowie. Tutaj jest właśnie ten strażnik i tutaj widziałem, że jest wejście do jaskini. Ja sobie grę zapiszę, jak tylko będę mógł. Wow, Nekar wojownik mnie tutaj naprawdę zaskoczył. Nie powinno być ich za dużo, bo te wszystkie gniazda Nekerów zniszczyłem. A tu proszę, jeszcze jeden się pojawił. Natomiast mój wiedźmin naprawdę daje sobie radę. Zapiszemy grę i wejdziemy do tej jaskini. To będzie na dzisiaj tyle. Te zadanie w szponach szaleństwa zrobimy sobie w przyszłym odcinku. Poświęcimy odcinek na to i to będą chyba wszystkie zadania poboczne. Potem zajmiemy się Keiranem. No i będziemy chcieli uciec jak powoli z tego miejsca. Co to za jaskinia jest? Czy my tutaj byliśmy? Ja jej jakby nie poznaję. Wow, jest sporo Nekerów. Ale to jest dziecko Neker, taki zwykły, a to jest wojownik, więc może wojownikiem być ciężej, ale z dzieckiem już było spoko.
Poszło, nie wiem czy wy wszystko widzicie, no bo też nie oszukuję. Tutaj nie napiłem się wcześniej eliksiru, to był pewnie błąd. Natomiast jakoś to mi idzie. No nie, no ich jest coraz więcej, mam nadzieję. Ja nie lubię zostawiać za sobą, wiecie, za sobą terenu niesprawdzonego. Mam coś takiego od czasów, gdy Gorn w Gothicu mnie tego nauczył. Wow, jest sporo ich. To jest. Geralt, niszcz te nekery. To jest. To są podstawowe, takie zwykłe, małe. Jakoś mnie nie... Nie boję się ich aż tak, jak wojowników. Wojownicy są gorsi. Proszę, zwykły neker to jest tylko po prostu neker. I tyle. O, ten jest cięższy, bo to jest wojownik. To jest, ale przy okazji zdobywamy cenne doświadczenie. To też jest, wydaje mi się, dobre. Coś tutaj jeszcze jest? Tych nekerów było sporo. Tutaj widzę trupa. To jest, neker wojownik. Jakoś nie jesteś dla mnie przeciwnikiem póki co. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie jesteś. A jak będzie, to zobaczymy. Dobra, tutaj nie ma nic. To odgałęzienie jakby przeszliśmy. Wchodzimy do wnętrza tej jaskini. Wydaje mi się, że to nie jest jaskinia, którą już sprawdzaliśmy. Więc może być ciekawie. Tutaj co jest? Nic nie ma. Okej, okay, puste wejście. No ja wolę to sprawdzić, wiecie, nawet na odcinku, po prostu żebyście wiedzieli, gdzie ja byłem, gdzie mnie nie było. Geralt, pięknie się spiąłeś. Bardzo mi się podoba, że jesteś taki akrobat. O, proszę, jest. Wzmocnienie kolcze i oreny. Czyli coś tutaj odkryliśmy. Pięknie. Chyba więcej tutaj nie ma w tym zagłębieniu, nie? No bo ono się, kurczę, tutaj kończy, nie? A Geralt jakby nie widzi nic więcej. Idziemy dalej, idziemy w głąb. Wow! To jest coś potężniejszego. Pożeracz zwłok! Geralt, uciekaj. Przynajmniej nie... Jesteś brzydki. No jesteś brzydki, jesteś brzydki. A, to chyba wiem o co chodzi. Tutaj musimy zdobyć ten... Jest tutaj do zdobycia taki jeden składnik chyba. To jest, Geralt przeżył. Już wiem o co chodzi. Moment, czy my nie mamy tutaj cieniokosta zdobyć? Oszczędził podeszwy butów, zużyto długich wędrówek za psim groszem i wybrał drugą możliwość. Udał się do Cedrica, zapytał o cieniokost, a elf wysłał go do jaskini pod elfimi ruinami w lesie. To jest to! To jest to! Tutaj jest ten cieniokost! Oczy trupojada. Proszę, to jest... A więc to jest to! Dobrze, moi drodzy, czyli widzicie, przez przypadek, tak naprawdę, z ciekawości za tą jaskinią, odkryłem, co tutaj jest fajnego i okazało się, że to jest ten cieniokos. No pięknie. W takim razie już na spokoju możemy wrócić do miasta. A czy ja wrócę do Cedrica, żeby mi ten cieniokos przyrządził. No i się po prostu tam też spotkamy. Ten odcinek będzie krótszy, no bo kolejne zadanie już chcę wykonać w osobnym materiale i poświęcić mu po prostu cały odcinek. No moi drodzy, wróciliśmy do wioski. Z tego co widzę, to mam przygotować eliksir mangusta, więc chyba tutaj, nie? Nie. No i moi drodzy, z tego co widzicie, wróciliśmy do wioski. Eliksir mangusta, chyba muszę pogadać z Cedriciem, tak? Cedric. Wykonaj może dla mnie przedmiot. No i nie widzę. Nie widzę, jak mam to wykonać. Czy ja mam w przepisach coś takiego? Mam cieniokost, okej. Okay. Krew Nekera, to są przedmioty fabularne. Krew Nekera wojownika, feromony królowy Endriak. Notatki Gawerny, klucz Vest, żelazna rama, talizman młodego.
coś mam tutaj powykonywać. Natomiast jeszcze jakby nie widzę jak. Może przeczytam to zadanie do końca. Gra znalazł cieniołka w wilgotnej grocie pod pozostałościami elfich budowli. Wykorzystał ziele do przyrządzenia eliksiru chroniącego przed zabójczą toksyną Keirana. No tylko jak ja mam to wytworzyć, tak? Tutaj w schematach nie mam chyba tego. A nie, mam. Receptura mangusta. Okej. Okay. Rebis Adher Fulgur. Pięknie. Chroni przed toksycznymi... No to co? No to chyba powinienem przemedytować, nie? Bo co innego? Medytacja, alchemia i mangusta, tak? Okej. Okay. Pięknie. Czyli mogę to zrobić. Stwórz, enter. O, mogę kilka stworzyć. Może dwa. Udało mi się wykonać przedmiot. Pięknie, czyli mangusta jest wytworzony. O. Wypij eliksir tuż przed walką z Keiranem. Dobrze, na razie to... Na razie to tego nie zrobimy. W przyszłym odcinku chciałbym... To już mamy zrobione. Zrobić zadanie Szpona Szaleństwa. No i serce Melitele. Oczy krabopająka będę potrzebował i esencję śmierci, dlatego też w Szponach Szaleństwa musimy to wykonać w tej chwili. Dobrze moi drodzy, za dzisiaj wam serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i do zobaczenia.